Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany na czytaniu tygodniowym od 22 do 28 listopada bieżącego roku. Przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować. Zachęcam, żeby dodatkowo odsłuchać sobie znak ascendentalny. Przypominam również o konkursie. Do rozlosowania jest 10 czytań rocznych. Szczegóły konkursu macie podpięte w linku pod tym filmem, więc serdecznie zapraszam. A teraz już przechodzimy do czytania tygodniowego. Co nadchodzący tydzień ciekawego dla barana zapowiada? Poniedziałek. 9 buław. Wtorek. Cesarzowa. Środa. 4 denary. Czwartek. 4 buławy, piątek, 3 kielichy, sobota, 6 denarów i niedziela, 4 kielichy. W tle czytania mamy kartę królowej denarów. Kochani, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o pracę i sprawy zawodowo-finansowe, chociaż poniedziałek może być ciężki, ale myślę, że sobie poradzicie, natomiast reszta tygodnia już stabilna i naprawdę wiele powodów do radości, do zadowolenia z efektów swojej pracy, możliwy awans. Królowa denarów mówi też o spotkaniu z mamą bądź wykazywaniu się w takich właśnie obowiązkach jako rodzic, jako mama, jako opiekunka, jakieś prace domowe, tak? Być może jakieś zadania macie na ten tydzień powierzone, więc tutaj w domu też może praca chałupnicza. Będziecie jakieś tutaj zajęcie sobie, kochane barany, wykonywały. Ale zwróćcie uwagę na mamę, jakieś wspólne zakupy, jakieś wydatki na dom, na dzieci. Jakieś takie sprawy domowe na pewno w tym tygodniu będą Wam towarzyszyły. No i oczywiście jest szansa na awans, szansa na podwyżkę bądź uzyskanie propozycji pracy od kobiety. Więc te barany, które szukają pracy, myślę, że tą pracę znajdą. Jest tutaj fajna oferta. Wykorzystajcie tą szansę. Co w poniedziałek? W poniedziałek 9 było, więc tutaj bądźcie ostrożni w podejmowaniu działania. Zwłaszcza w sytuacjach, które kiedyś już dały Wam w kość i jesteście przewrażliwione, przeczulone na pewne sytuacje, więc tutaj uważajcie, działajcie, że tak powiem, instynktownie, ostrożnie. Być może, żeby rozpocząć pewne działania, musicie czekać na odpowiedni moment, więc tutaj nie śpieszcie się. No będzie to trudny dzień, pracowity, natomiast no, poradzicie sobie, tak? Po prostu wieczorem odpocznijcie, zrelaksujcie się, żeby nabrać tej siły i kondycji na kolejny dzień. Co jeżeli chodzi o jakieś sprawy urzędowe, jakieś sprawy sądowe, załatwianie różnych spraw? No mogą być trudności, ale jeżeli zaweźmiecie się w sobie, to wszystko sobie pozałatwiacie. No ktoś tam może się czepiać, robić jakieś problemy, ale jeżeli faktycznie pilnie potrzebujecie jakiś dokument, powinniście sobie wszystko pozałatwiać. Co w związkach? W związkach no bywało różnie. Niektóre barany być może doświadczyły jakichś przykrych wydarzeń, może mają jakiś trudny okres za sobą, więc tutaj też będziecie chciały być może ten związek jakoś reanimować, jakoś walczyć o ten związek, mimo że już jakieś tam razy po głowie dostaliście, oczywiście w cudzysłowie, czyli nie było kolorowo. No jest to ciężki temat, no widać, że tutaj no baran jak jest uparty, jeżeli mu zależy, to będzie walczył o związek, tak? Jeżeli widzi, że nic z tego nie będzie, myślę, że powinien sobie odpuścić. Co, kochani, jeżeli chodzi o pracę? No tutaj po prostu nie odpuszczajcie, tak? No, jeżeli będziecie chodzić, będziecie pytać, wysyłać CV, przeglądać ogłoszenia, to wreszcie tą pracę znajdziecie, mimo że niektórzy z Was być może są już zmęczeni, bo starają się i nic z tego nie wychodzi, tak? Pamiętajcie, że jest trudny okres, być może ciężko znaleźć pracę akurat taką, na której Wam zależy, ale kto szuka, ten znajdzie, więc po prostu nie ustępujcie. Co we wtorek? We wtorek mamy cesarzową, więc tutaj bardzo dobrze, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju inwestycje, współpracę z kobietą, pomnażanie swoich zysków, jakiś kapitał, który chcecie ulokować. To jest też karta, która mówi, że no właśnie może być złożona propozycja pracy przez kobietę, tak? Współpraca też, biznes rodzinny z mamą, z żoną, z partnerką życiową
bądź jakąś kobietą, która ma jakiś własny biznes, bądź prowadzi działalność związaną właśnie z kobietami, czy to jest tutaj sprawa związana jakichś produktów, artykułów, czy po prostu usług, które mają tutaj być świadczone, jakieś fryzjerstwo, kosmetyka, dbanie o urodę, dbanie o dobre samopoczucie, komfort i jakby no, poprawę samopoczucia, tak? Co jeszcze? Cesarzowa, kochani, to jest też karta, która mówi, że nie będziecie zapominać o sobie, czyli tutaj też może jakieś większe zakupy, może sprawienie sobie jakiegoś sprawunku, który poprawi nastrój, albo sami wybierzecie się gdzieś do kosmetyczki, do fryzjera, może gdzieś tam do galerii, żeby kupić sobie coś ładnego i naprawdę poprawić sobie humor. Niewykluczone spotkanie z mamą. Te barany, które są mamami bądź tatusiami, tutaj też zwrócicie uwagę na swoje pociechy, być może wspólne jakieś zakupy, być może właśnie jakieś zakupy dla domu. To, co mówiłam z tą królową denarów, tak? Ogólnie cesarzowa jest to karta mówiąca, że we wtorek będziecie czuli się dobrze, nastrój będzie Wam dopisywał, niektórzy być może będą sobie dogadzać, albo mówię, no, rozrzutni będą finansowo i sprawią sobie jakieś zakupy, może od dłuższego czasu na coś składaliście i teraz po prostu jakiś fajny ciuszek, czy coś po prostu dla siebie. Z pracą, z finansami tutaj bardzo dobrze. No jeżeli macie własny biznes, możecie w tym dniu liczyć na niezłe zyski. Co w czwartek? W środę. W środę mamy 4 denary, czyli stabilizacja, czyli mamy miejsce pracy, czyli te barany, które tutaj zabiegały o tą pracę, myślę, że zdecydowały się ją przyjąć, tą ofertę. Natomiast jeżeli jakieś inwestycje w pracy, w biznesie, to tutaj wszystko jest ok. W środę być może jakichś dużych pieniędzy nie będziecie chcieli wydawać, inwestować. Raczej będziecie chcieli gromadzić, więc tutaj widzę takie oszczędzanie i naprawdę dbanie o taką bezpieczną, stabilną sytuację waszych finansów. Czwórka denarów, no karta, która mówi, że macie pieniądze, że dbacie o nie i staracie się tutaj rozsądnie te wydatki jakoś planować. Co w związkach? Stabilizacja, tak? Jest to też karta domu, więc może niektórzy z Was, którzy chcą kupić bądź wynająć nieruchomość, będziecie jakieś 4 kąty sobie oglądać. Dobrze, kochani, co w czwartek? No właśnie, w czwartek mamy tutaj 4 buławy, więc to, co przed chwilą powiedziałam, z domem, z mieszkaniem jak najbardziej, to jest też karta stabilizacji, karta dobrego partnerstwa, więc ogólnie tutaj w związkach bardzo dobrze ten tydzień się zapowiada. Naprawdę widać, że jest Wam ze sobą razem fajnie, że macie o czym rozmawiać, że angażujecie się oboje w związek i tutaj naprawdę w piątek jakieś wyjście, ale wróćmy do czwartku. 4 buławy, kochani, jakaś uroczystość rodzinna bądź impreza, domówka, gdzie będziecie zaproszeni. Nie wiem, może sami coś organizujecie, może gdzieś będziecie wychodzić. To jest też jakaś firmowa impreza, więc może jakieś jeszcze dodatkowe atrakcje gdzieś tam będą w pracy. Być może ktoś ma urodziny, imieniny, nie wiem, zrobi jakiś taki bankiet. Gdzieś tam będziecie sobie po prostu razem ucztować. Co, kochani, jeszcze z tą czwórką buław? No, czwórka buław, dom, rodzina, dzieci, więc oprócz pracy niektóre z Was być może zajmą się jakimiś drobiazgami w domu, żeby coś tam ogarnąć, posprzątać, może przejrzeć szafę, co tam jest do oddania, co nowego można byłoby sobie kupić. No ogólnie takie domowe i przydomowe zajęcia, tak? Co w piątek? W piątek mamy 3 kielichy, więc tutaj dużo radości, dobrego samopoczucia. W ogóle w tym tygodniu zdrówko będzie Wam dopisywać. No coś się wydarzy w piątek, co zamknie się, jakiś projekt, jakieś wydarzenie, być może właśnie awans, być może będziecie z przyjaciółmi, z rodziną tutaj świętować jakąś uroczystość, bądź po prostu to, że dostaliście pracę. 3 kielichy to jest spotkanie, wyjście gdzieś ze znajomymi, bądź świętowanie gdzieś w wspólnym towarzystwie, może Wy zaprosicie znajomych, może zostaniecie gdzieś zaproszeni, gdzieś wyjdziecie sobie razem, a może z partnerem sobie po prostu zrobicie jakieś wyjście, żeby miło spędzić ze sobą czas. Jest to dzień spotkań, jest to dzień zabawy, radości, pomyślnie załatwionych wszelkich spraw, więc tutaj uśmiech będzie Wam towarzyszył. Co, kochani, w sobotę? W sobotę 6 denarów, więc tutaj widzę jakieś rozliczenia.
te osoby, które czekały na jakieś pieniądze bądź chciały się z kimś rozliczyć, jak najbardziej tak. Jeżeli staracie się o kredyt, o pożyczkę, tutaj też no, w sobotę może niekoniecznie, ale myślę, że przedwstępna jakaś umowa, może najpierw mailowo jakaś decyzja przyjdzie. No, zapomniałam, że teraz można niektóre kredyty brać w ogóle nie wychodząc z domu, tak, przez internet, więc tutaj no, te osoby, które myślą o jakiejś pożyczce, myślę, że spokojnie ją dostaniecie. Ogólnie równowaga w dawaniu i braniu, więc jeżeli Wy jakieś tam pieniądze komuś jesteście dłużni, to będziecie chcieli się rozliczyć. Jeżeli ktoś od Was coś pożyczył, też myślę, że przyjdzie i odda bardzo dobrze w handlu, bardzo dobrze w jakichś transakcjach. No i w związkach też taka równowaga, tak? Widać, że się szanujecie, że się wspieracie, że razem po prostu pielęgnujecie ten związek i oboje angażujecie się bardzo, żeby budować tą relację. Stałe uczucia, partnerstwo, pomaganie sobie nawzajem. Fajnie. Co w niedzielę? Cztery kielichy. No macie te czwórki, że tak powiem, najfajniejsze w tym tygodniu. No czwórka kielichów, co no? Spokojnie zajmujecie się swoimi sprawami. Samopoczucie, zdrowie Wam dopisuje. Może Was ktoś odwiedzić, może ktoś się interesuje, może jest jakaś szansa spotkania się z kimś, bo tutaj jeszcze nie powiedziałam single. No kochani, single mają szansę kogoś poznać, tylko musicie wychodzić z domu. Być może w piątek, gdzieś tam na jakimś imprezie ktoś się pojawił. No konkretnego na razie tutaj nie widzę, ale no widać tutaj, że zobaczcie na tej karcie, gdzieś tam jesteście na swoich sprawach skupieni, a tam jakaś szansa na ten as kielichów, tak? Czyli nowa znajomość, jakaś przyjaźń, a może nawet uczucie się pojawia, a może jakiś adorator bądź cicha wielbicielka dyskretnie powłóczy za Wami wzrokiem i gdzieś tam no, jest z Wami zauroczona, więc zwróćcie na to uwagę. Natomiast niedziela spokojna, bez jakichś niemiłych wydarzeń, bardzo udana, odpoczywajcie, żeby mieć siłę i energię na kolejny dzień. Po prostu czwórka kielichów, nic mi się nie chce, nic nie robię, odpoczywam, pozwalam sobie, żeby ten leń się we mnie, że tak powiem, rozgościł. No i co? Tego Wam, kochani, życzę. Bardzo ładny tydzień. Sprawdźcie znak ascendentalny. No i pamiętajcie o konkursie. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam. Udanego tygodnia. Do usłyszenia.